I'm numb. Oh. Siemaszko, z tej strony Jacek i Pekka i zapraszam Was na najnowszy odcinek Spytnego Czytera. Pekka, poczekaj, w ogóle, co to za odcinek, w ogóle, dlaczego Ty znowu zaczynasz nagrywać? Uwaga, uwaga, matury niby zbliżają się wielkim krajem, bo za szczęście nie mam polskiej, ale wiecie, już jestem przygotowany pod względem oczywiście wiedzy, jakim takim komfortem, pod względem komfortu psychicznego na ten egzamin, tak więc postanowiłem nagrać taki odcinek troszeczkę, można powiedzieć, wprowadzający nową serię. Tak więc zacznijmy od początku. Przede wszystkim, co się zmienia w serii Spirit to Cheater? No, zawsze to była seria, gdzie ja sprawdzałem Was, widzów, że mają ciekawe cheaty, a że po prostu planuję wrócić na YouTube, to potrzebuję osób, które mają jakieś ciekawsze cheaty czy coś i chętnie się zgodzą na nagranie. Ale oprócz tego będzie też na końcu każdego odcinka będzie taki mini poradnik, jak wykryć ten cheat. Będzie po prostu taki, wiecie, w punktach wypisane, bo moim zdaniem to jest w miarę spoko, jeżeli chodzi o na przykład pomoc dla jakichś osób, które są w administracji i mogą wtedy łatwiej łapać cheaterów. A będzie jeszcze parę takich mniejszych kosmetycznych zmian, ale to w następnym odcinku. Tak więc jeżeli jesteś na przykład chętny, to się zgłoś. Maila macie oczywiście w opisie, żeby się zgłosić i wtedy pogadamy co i jak. Jeżeli chodzi o czas pojawienia się serii, nie wiem, czy będzie jakaś standardowo, czy niestandardowo, odpowiem Wam, że jeszcze do końca nie wiem. Chcę przynajmniej jeden odcinek w ciągu tygodnia wypuszczać. Jaki dzień? Nie wiem. Czy będą jakieś inne serie na kanale? Tego też na razie nie jestem w stanie Wam powiedzieć, jakie i z czego będą, ale na pewno będą. Mam parę fajnych pomysłów, ale może ich nie opowiem, bo po prostu mógłby ktoś to je wykorzystać, tak? Chyba normalne. A, jeszcze taka jedna bardzo ważna sprawa dla osób, które chcą się zgłosić. Pamiętajcie o tym, że potrzebny jest Skype, to jest ważne, żebyście mieli też dobry przepływ danych, tak, internet, bo czasami jest tak, że sprawdzam kogoś, a tam, nie wiem, pikseloza, nie? I to bardzo brzydko wygląda, gorzej niż ja, ale wiecie, no, wiecie sami, o co chodzi. I trzecia sprawa, sprawdźcie, czy tego cheata już nie było. Dlaczego? Dlatego, że niektóre cheaty się powtarzają i nie chcę robić o nich znowu materiału. A, jeszcze jedna ważna sprawa, czwarta. Proszę Was, żeby to był jakiś ciekawy cheat, a nie wiecie, chudzuńcz do mnie, shifta sobie naciśniecie i wykryte. Tak więc ja już dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka i pamiętajcie o łapce w górze pod tym, bo wiecie, trzeba budować zasięgi, prawda? Wiecie, jak się wraca po pół roku na YouTube'a, to trzeba budować zasięgi, bo troszeczkę, no powiedzmy, że spadły, co najmniej. I dziękuję jeszcze raz za oglądanie tego odcinka. Jeżeli macie jakieś ciekawe pytanie do Q&A, ja bo też nagram Q&A, o, to jest ważna rzecz, możecie napisać je na dole. Wystarczy napisać zwykłe po prostu pytanie, nie musicie jedynie tam nawias P czy coś takiego, w nawiasie P czy coś takiego, po prostu możecie zapytać się o wszystko. Tak więc dziękuję za oglądanie tego odcinka, trzymajcie się, pa pa.